Dobra, panowie, zobaczmy tego Palasajda. Jestem ciekawy, co on tam ciekawego mówi. Palaside. Nigdy nie dzwoń pod ten numer. Tak się powinno, jak coś używać YouTube'a. Pamiętajcie, adblock off, zwłaszcza na moim kanale. Dobra, obejrzmy to. Zdarzyła się bardzo dziwna sytuacja w momencie, kiedy zadzwoniłem pod numer, do którego nie No tak należy chyba spoko kontakt. wygląda, nie? 666 6666. Numer do Japonii. Uwaga. Dobra. Muszę sprawdzić, czy to prawda. Czy będzie. Dobra, poczekajcie. Wykręcę ten numer i zobaczymy, czy będzie sygnał. Jeżeli będzie sygnał, to znaczy, że pierwszy raz w życiu powiedział. Może nie pierwszy. Może drugi raz w życiu powiedział prawdę. Czekajcie, bo telefon zgubiłem. Gdzie mój telefon? O! Dobra, mam, mam, mam! Jak zwykle. Jak zwykle w lumpy zawinięty. Witajcie, moi kochani. W programie. 9:53. Dzisiaj sprawdzimy, czy DJ Palasite mówi prawdę, ale oczywiście na start konkurs na SOS Toffee Dr. Edgar. Jeżeli chcecie wziąć udział, wstaw zdjęcie na Instagram. A nie wiem, po prostu wstaw. Daj mi też lajka. 30 zł na minutę do Japonii. A oto nie dzwonię jednak. Ale nie no, bo dopiero jak odbierze, to przecież się naliczają pieniądze. Co ty w dupę? Przecież dopiero jak odbierze, to mi naliczać będzie. Karol. Karol Dworak. Nie, nie, nie. Głupoty gadasz. Dobra, 81. No dobra, no to klikam, nie? Przepraszamy, wybrany numer nie istnieje. Prosimy sprawdzić go i wybrać ponownie. Plus trzeba? No dobra, no to wpiszę z plusem. Pisałem z plusem teraz. Ale Palasite miał chyba bez plus 80, czy miał plus? A macie rację, moja pomyłka, przepraszam bardzo. Plus jest teraz. Próba numer 2. Przepraszamy, wybrany numer nie istnieje. Prosimy sprawdzić go i wybrać ponownie. No jak za mało szóstek. Poczekaj. Ile DJ Palasite kliknął szóstek? Sprawdźmy. Niech jak ten DJ Palasite do kozak chyba. Dziękuję bardzo. Dobra, to wpiszemy z jeszcze jedną szóstką. Jeżeli to już naprawdę nic nie da. Dobra, no to wiecie, ja po prostu uznałem, że zrobimy trzy testy w jednym teście. Bo jestem rzetelnym człowiekiem. Dobra, no to tym razem wpisałem identycznie jak DJ Palasite. Plus 81 i 10 szóstek. Tak samo, tak czy nie? No tak, czyli sprawdźmy. Jest wybieranie. Ale creepy. Ten numer nie istnieje. O co tu chodzi? Jak to możliwe? Przecież DJ Palasite, twórca niebieskiego wieloryba, zabójca streamerek, pogromca klauna z Koszalina. Rzetelny człowiek generalnie mówi, że coś jest prawdą, a coś nie jest prawdą? Coś mi tu nie pasuje. Ale na 100 tysięcy lajków jadę do Japonii i szukam właściciela tego numeru. Także 100 tysięcy na milion. Dodamy jedno zero, tak jak prosiliście o jedną szóstkę więcej. A potem się dziwicie, że ja nie chcę powiedzieć typkowi, od którego wynajmuję mieszkanie, że na YouTubie robię filmy. To on do mnie powie. A klaun z Koszalina! Ta! Normalnie z dziadkiem śledziliśmy. Dobija mnie czasem ten człowiek. 1,5 miliona subskrypcji i wykorzystywać swój zasięg w taki sposób. To nie wiem, to jest jakaś taka polska wada, że jak ktoś się doczłapie na samą górę, to zamiast robić content, który jest ok, na jakimś poziomie, to on jeszcze tak chapie z tego koryta ile może i robi tyle gówna ile się da, bo ma z tyłu głowy cały czas, że w końcu go ktoś dojedzie w dupę. On z WhatsApp dzwonił? Tak, masz rację.
Normalnie się nie da z telefonu dodzwonić, ale z WhatsAppa to się dodzwonię nawet do Hitlera, co w Argentynie chyba sobie pali fajeczkę. Masz rację. Nie, no ja nie mam nic za tego, że on pisze, bo ja sam piszę dużymi literami tytuły, tylko wiesz, o co chodzi. No dobra, oglądamy dalej film. Masz rację, Scream 00. Przypominam, u nas w teście było wybrany numer nie istnieje, a tutaj? Najpierw zadzwoniłem pod numer, pod który nie należy dzwonić ze względu, że jest kojarzony z szatanem. 666 666 6000. Kojarzony z szatanem. Ilu masz świadków? Ale klimat popsuli. Jakbym na Polsacie oglądał, naprawdę. Nie wiem, jak można mieć 1,5 miliona subskrypcji i szerzyć takie gówniane rzeczy. Ja rozumiem robić se jaja, ale on robi to na tak poważnie to robi. Tak bardzo stara się przekonać do tego, rozumiesz to? Ja mam ciarki na ciele, ludzie. Tak jak mogliście usłyszeć w pierwszym filmie o tej tematyce, numer z Bułgarii jest numerem, który został wyłączony. Jaki był numer ten do Bułgarii? Ile tych ósemek tam jest? Weź mi ktoś powiedz. Kurde, ile tu jest tych ósemek? Zadzwonię pod to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 ósemek. No to macie ten numer, tak? 359, 10 ósemek. Ja się nie poniżam. To tak jakby powiedzieć, że typ z Discovery pogromca mitów się poniża, bo testuje, czy jak podłożysz bombę w akwarium, to wybuchnie schroń przeciwatomowy. No w filmach tak jest, no to testują. A to w filmie tak jest, ja to testuję, tak czy nie? Dobra, dzwonię, ta. Ty, ale tu jest sygnał, tym razem. Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Spróbuj później. Sorry, the number you're calling is... Ej. Aż mam ciarki na rękę. Tym razem jest numer zajęty. Czy to oznacza, że morderca właśnie kogoś morduje i nie ma czasu odebrać? Dowiemy się tego po osiągnięciu progu minimalnego, czyli 250 tysięcy lajków. Zajęty, bo Palasite dzwoni. Nie wiem, czemu ten drugi numer akurat jest, że jest zajęty. Bo Palasite też mówił, że jest zajęty. Nie wiem, o co chodzi. No ale ten pierwszy ewidentnie nie istnieje. A DJ Palasite niby miał sygnał. Także mnie to zastanawia. Jak to możliwe, że ten z szóstkami on miał sygnał? A ja u mnie jest, że nie istnieje. Czyżby fakę? Fejkę? Fajkę? Fajka? Sparta, odwróć się. Za tobą firanka się rusza. To na pewno morderca, aż dreszcze mam. Dobra, poczekajcie. To ja... Kurde, w dupę. Ja ze dwu na chwilę idę do kibla. Także poczekajcie chwilę. Ja pierdziele, mieliście rację, złapałem! Pokaz partia Tixa dał na goli brodę 5 złapałem mordercę! Ja pierdziele, chcę mi uciec! Ale Jezu. Rozumiem go, bo jak ja w robot dzwonię do filmu, słyszę ten automat, to też mam ciarki, bo wiem, że będę musiał 30 min słuchać tej muzyczki. Kurde, monitor mi odłączyła. Ale przyłapane, dzięki Lokoto, to dzięki tobie. Zauważyłeś na kamerce, jaki ty masz wzrok. Morderca złapany na streamie, który kradł ziemniaki z lodówki. Insanek host. Jestem pierwszy raz u ciebie na streamku i bawię się super. Dziena. No i prawidłowo, ty. No po to jest. Pierwszy raz. A pewnie czuję się, jakby to był 70. No trzeci, czwarty. Także kozak. No taka atmosfera po prostu. Pierogi ruskie z keczupem? Tak, dobre są. Nie no, ja naprawdę. Ja nie wiem, jakie rzeczy są, których się z keczupem nie da opieprzyć. A czy nie, powiem wam tak. Jaki... Czasem się zdarza, tak?
że się wpieprza takie mrożone pizze z piekarnika, że robisz sobie w piekarniku, to ja na nie nigdy nie leję keczupu, bo według mnie to smakuje akurat słabo. Ale te pizze. Ale tak to, no to chyba ze wszystkim keczup jest dobry. Ser plus keczup zawsze. Na sernik, no to ser. Czyli keczup też dobry z nim. Ale generalnie czat, to chyba moim ulubionym sosem takim do żarcia. Przynajmniej, nie wiem, od jakiegoś 2-3 miesięcy mi tak mega smakuje. Wcześniej go nigdy nie jadłem tak często. To jest sos słodko-kwaśny z McDonalda. Taki, wiecie, w takim małym opakowaniu. I tam są różne te sosy w McDonaldzie, ale ten sos słodko-kwaśny, taki żółtawy. O Jezus Maria, on jest tak dobry. Naleśniki z keczupem? Mordo. Ja pierdziele, już ci opowiadam. Mój sposób na naleśniki. Bierzesz naleśnika, tu masz ciasto, nie? A w dupę, odpalę pajęta. Bo to muszę wam to pokazać dokładnie. Przepraszam, że pajęta odpalę, tylko napiszę może, że Majkut Corp czy coś takiego. Patrzcie, jak macie naleśniczki i patrz, mój sposób najlepszy na naleśniki, który jest według mnie najlepszym kozakiem. Zanim w ogóle zaczniesz coś robić z tym naleśnikiem, odłóż go na pół, na odłóż go. Weź sobie i zrób sobie sos, taki jak do pizzy. Bierzesz tak, koncentrat pomidorowy, trochę wody, oleju albo oliwy, czosnek, przyprawy, pyk, wszystko tutaj, z tego co mi się wydaje to wszystko, nie? Mieszasz to, odstawiasz na jakieś 10 minut do lodówki i to smakuje kozacko. I teraz tak, jak masz ten sos do pizzy, marujesz tym sosem do pizzy, tak wiesz, taką warstwę cieniutką dosyć, taką, wiesz, ser sobie tu sypiesz w takich kostkach, znaczy możesz tak go kroisz w kostkę ser, nie? I go sobie sypiesz tak porządnie. I teraz tak, na pateleczkę takiego naleśnika z tym wszystkim, mały ogień i musisz ją czymś zakryć, żeby to wszystko stopniało tam, rozpuściło się. Potem sobie takiego... Ale są ludzie, którzy jedzą frytki maczając je w McFlurry. Ja słyszałem, ale to już jest dla mnie porażenie mózgowe. I wyjmujesz sobie tego naleśniczka, kładziesz na niego jeszcze jakiś tam sos, jaki chcesz. Ja kładłem w sumie ten sam co tu, ale możesz czosnkowy też, czosnkowy. Zawijasz to albo w rulon, albo w takiego trójkąta jak pizza. Jezus Maria, jakie to jest w dupę dobre i naprawdę. Kumasz tak, to się łatwo robi i szybko, a można oczywiście, wiadomo, coś jeszcze tam jakieś tutaj sobie, jakieś wiesz o co chodzi. I normalnie to smakuje jak pizza, ale nie jest pizzą, jest naleśnikiem. Jest łatwe do zrobienia. I co najważniejsze, no narysuję wam, żeby było łatwiej. Co najważniejsze, mało, mało pieniędzy się wydaje. O. To jest najważniejsze. Znaczy generalnie ja robię taką, dużo takiej sobie alternatywnej kuchni. Typu, nie wiem, na przykład ser taki żółty w panierce sobie robię. Te naleśniki czasem. Czasem sobie robię takie kozak tosty. No ale nie w tosterze, tylko na pateleczce normalnie. Generalnie sporo mam takich, wiesz, prosto się to robi, szybko. Ale tak konkretnie to smakuje, rozumiesz, tak... Numero uno in Italia to by było na pewno, bym był chyba tam gwiazdka Michelin, czy tam dwie nawet może by wpadły na konto wtedy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Żyd gotuje? Nie mógłbym tego tak nazwać, bo by mi blokowali. Za słowo, zrozum, że ja kiedyś nazwałem film, zrobiłem film na YouTube'a, w którym było Żyd w tytule. Że żydowski build. I mi wyłączyli zarabianie na tym filmie. Zmieniłem na RZ. Żydowski i mi włączyli zarabianie od razu. Ja pierdzielę w dupę, to jest tak głupie. To chyba nie był odcinek z Yasuo, tylko kojarzę, że tam była Soraka. A żydowski opening to był. Ja pierdzielę, jak ty to pamiętasz? Masz rację. I zobaczysz, czy są reklamy? Są reklamki, normalnie zarabia ten film. Nadal, nie wyłączyli tych reklam. Przez RZ, żydowski, nawet F zamiast W. I włączyli mi od razu po tym reklamie. Ja nawet pisałem posta na Facebooku wtedy. A jak miałem przez rzecz z kropką, to mi wyłączali reklamy i wyłączali możliwość zarabiania na tym filmie. Rozumiesz to? Paranoja pieprzona. Naprawdę, to jest paranoja. Ten YouTube i te jego algorytmy. Czy widziałem to zaćmienie? No, właśnie poświęciłem się dla was i włączyłem streama zamiast oglądać zaćmienie. A jeszcze godzinę ponad ma trwać. Ale ja nie widzę tego, w sensie u mnie
przez moje oczy. No nie wiem, a wiem, mam plan. Jestem głupi, przecież zapomniałem, że jestem prawdziwym graczem internetowym. Wchodzisz na YouTube'a i wpisujesz zaćmienie księżyca. Ładnie to wygląda. Osób chyba więcej niż nas tutaj. Jak wyglądają takie coś, rozumiesz? Patrz. Bierzesz kartkę w kratkę. Może być w kratkę, bo ludzie są głupi. Bierzesz full. Także witam serdecznie z tej strony astronomiczny Spartiatix1248.pl. Na obrazku możecie zaobserwować zaćmienie księżyca. Od razu oczywiście odpowiadam na pytania ludzi, którzy spytają, czemu kratka tu jest? Jak to czemu, ty głupi idioto, ćwoko z internetu, zasrany debilu? Wziąłem kamerę z tak super zoomem, że przybliżyło kopułę, która otacza naszą całą płaską ziemię. A kratka to namalowali masoni, kiedy rysowali, znaczy budowali tą kopułę nad ziemią. Także idioto zacofany, może byś się kiedyś douczył, a nie słuchasz tylko tych Skyfan, czy jak tam on się nazywa. A jeszcze zapytacie, czemu jakieś palce tu wystają? O kurde. Czemu palce wystają, się zapytasz? O, już nie wystają. Także się nie pytaj już. Mam nadzieję, że się podoba. Następne będzie, jak Amerykanie uznają, że będzie, bo to propaganda. Dziękuję bardzo. Chciałem wam jeszcze jeden rysunek pokazać. Ale nie śmiejcie się ze mnie. Narysowałem siebie, jak zawsze chciałem wyglądać jako prawdziwy kozak. Tylko nie śmiejcie się ze mnie. To jest... są moje marzenia przelane na papier. Także... kto się zaśmieje, od razu banujcie tam mody. W sumie... ja pierdzielę ten rysunek. Lewą stopę mu urwało? Nie. Po prostu jest weteranem, kombatantem. Ultra Żydson. Nie no, generalnie ja lubię rysować. Przez praktycznie całą podstawówkę i gimnazjum zawsze rysowałem, no wiadomo, na lekcjach zawsze rysowałem sobie komiksy, nie? I miałem dużo tego. Także wiecie, w ten sposób ja przetrwałem przynajmniej ja przetrwałem edukację polską. Ja to do tej pory pamiętam. Ostatnie moje słowa do tej szmaciury, znaczy, może nie będę mówił szmaciury, bo jeszcze do niej to dotrze, ale do tej typiary od polskiego w dupę, co mnie tak chciała upieprzyć w liceum i tak mnie nienawidziła, chociaż czasem chciała się pojednać, rozumiesz? Ale ona mnie tak nie lubiła. I pamiętam ostatni dzień, zakończenie roku szkolnego, jak podchodzę do niej, ona mówi: no Bartek, w końcu, nie? W końcu będziesz miał wakacje i odpoczniesz. Ja mówię do niej z takim uśmiechem: ta, ja wakacje to cały rok miałem. Jaką będę miała mordę czerwoną. Ale to dobrze, to dobrze. Ostatni punch był mój. I nikt mi tego nie odbierze. Żonaty, ja już spieprzam. Ja tylko sobie tak z wami gadam, bo lubię sobie z wami gadać. Widzę, że ludzie wyszli ze streamu, myśleli, że koniec, a teraz wracają. Bo siedzę od 20 minut i tak pieprzę. Masne aferki. No już były aferki z DJ Palaside. Od dzisiaj, czat, wpadłem na nową rzecz. Ekran końcowy naszego streamu. A nie, poczekaj. Nie działa. Wiesz, czemu nie działa? Bo jak ja wstanę od krzesła... pokażę wam, czemu nie może działać taki ekran końcowy. Zobacz. Rozumiesz, mordo? Dobra, czat. O, a kurde, przepraszam. Ja kończę. Dziękuję za dzisiaj bardzo. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.